A gumki masz? Mam. A żel masz? Mam. Ale widzę, że nie masz formy. Hmm. Jeżeli Twoja sytuacja wymaga mocarnych przyrostów, zapisz się na mój darmowy kurs i odblokuj mocarne przyrosty. Link w opisie. Na scenie stają ludzie, którzy osiągnęli absolutne maksimum tego, co można zdobyć dzięki treningom na siłowni, a jednak paradoksalnie niewielu i stałych bywalców powiedziałoby, że chce wyglądać jak ci najlepsi kulturyści. Zbudowali oni gigantyczną masę mięśniową, która harmonijnie współgra z proporcjonalną sylwetką i doskonale wyrzeźbionymi mięśniami. Są docięci do kości z prążkami na klacie i pośladkach. Gdybyś pokazał taką sylwetkę swojemu staremu, który nie oglądał nigdy takiej rywalizacji, z pewnością prędzej skojarzyłby taki wygląd z jakąś postacią z komiksów Marvela, aniżeli z człowiekiem z krwi i kości. Przeciętnemu Kowalskiemu nie mieści się w głowie, że oceniający ich sędziowie są w stanie zauważyć różniące ich sylwetki szczegóły i obiektywnie wybrać zwycięzcę. W dzisiejszym materiale omówimy wyniki Myster Olimpia 2024, która zakończyła się w niedzielę rano. Była to rywalizacja szokująca, wyjątkowa, ale także mocno rozczarowująca. Upewnij się zatem, że zostaniesz do końca, zostaw łapkę w górę dla wysiłku włożonego przez tych wielkich chłopów w osiągnięcie kosmicznej formy, oraz napisz komentarz, która sylwetka najbardziej Ci się tego roku podobała. Teraz chwila dla KFD i zaczynamy! Głównym partnerem kanału jest KFD. Dzięki temu możesz kupić najlepsze suplementy taniej z kodem rabatowym "Stalowy". Rywalizacja w kategorii Classic Physique dostarczyła emocji niemal równych tym, jakie towarzyszyły zmaganiom w Open. Największą uwagę fanów kulturystyki przyciągnęła postać Chrisa Bamsteda, który przystępował do zawodów jako pięciokrotny mistrz tej kategorii. Jego obecność budziła ogromne oczekiwania, ale także spekulacje. W ostatnim roku życie prywatne Bamsteda znacząco się zmieniło, gdy został ojcem. Wielu zastanawiało się, czy to wpłynie na jego przygotowania do obrony tytułu. Jego największy rywale, w tym znakomity Raymond Dino, ostrzyli sobie zęby na potknięcie mistrza. Dino, który rok wcześniej zajął trzecie miejsce, do tegorocznej Olimpii przystępował po zdobyciu drugiego miejsca na Arnold Classic, co znacznie wzmocniło jego pozycję w stawce. Przyjrzyjmy się teraz bliżej pozowaniu pierwszej trójki. Od początku widać, jak trudną decyzję do podjęcia mieli sędziowie. Wszyscy tutaj wyglądają kapitalnie i wyszli doskonale przygotowani. Urszak Leciński wniósł na scenę niezwykłe proporcje, widoczne poza przodem. Wąziutka talia świetnie kontrastowała z szerokimi, pełnymi i okrągłymi plecami. Miał też doskonałe nogi. Ogromne łydki i wielkie uda, które dodatkowo miały świetne, pełne kształty i doskonałą separację, a w pewnych pozycjach wyraźnie widoczne prążkowanie. Jego doskonałą pozą jest mięśnie brzucha i uda, która wiąże pełnie potencjału jego dolnych partii oraz symetryczny i ostry środek. Zaskakującym nazwiskiem w top 3 jest Mike Sommerfeld. Moim zdaniem wygląda najmniej klasycznie z tej trójki i ma najmniej pełne plecy. Natomiast na pierwszy rzut oka widać dojrzałość jego mięśni, świetne docięcie widoczne zwłaszcza w pozachtyłem. Wniósł na scenę wielką ilość mas mięśniowej, a jego mięśnie są twarde i wyseparowane. Niesamowite wrażenie robią jego uda z kapitalnym prążkowaniem. I wreszcie Chris Bumstead, który prezentuje się na scenie, jakby urodził się do wygrywania kategorii Classic Physik. Ma niezwykle estetyczne proporcje, ikoniczne w tym momencie vacuum, a dodatkowo na scenę wniósł wielką ilość masy i świetne docięcie. Dodając do tego atut w postaci pięciu tytułów, Mr. Olympia i uwielbienie ze strony publiczności i fanów kulturystyki, można powiedzieć, że musiał zanotować kolejny triumf, za co zarobił 50 tysięcy dolarów. Drugi był Mike Sommerfeld i trzeci Urs Kaleciński. Wielkie rozczarowanie spotkało Raymona Dino, który wylądował dopiero na czwartej pozycji, a top 5 zamknął były Mr. Olympia Brion Ensley. Zasmuceni poczuli się także wszyscy fani żelaznego sportu po tym jak po zdobyciu szóstego tytułu Bamstead ogłosił zakończenie kariery. Podczas emocjonalnego pożegnania na scenie podziękował swojej rodzinie, trenerowi i fanom wyjaśniając, że nadszedł czas aby skupić się na nowych rozdziałach w jego życiu, w tym na rodzinie oraz innych przedsięwzięciach poza wymagającym światem zawodowej kulturystyki. Czas przejść do Wisienki na torcie, czyli rywalizacji o tytuł pełnoprawnego Mr. Olympia, który od 1965 roku spędza sen z powiek wszystkim największym na świecie chłopom. I tutaj jeszcze zanim zawodnicy wyszli na scenę, spotkało nas ogromne rozczarowanie, gdyż jedno z najważniejszych nazwisk współczesnej kulturystyki, czyli Nick Walker, dzierżący jakże trafny pseudonim mutant, ogłosił niedługo przed rozpoczęciem Olimpii, że nie pojawi się na scenie. A to z tego powodu, że jego ciało nie reagowało podczas etapu przygotowań tak dobrze, jakby sobie tego życzył on i jego trener. Natomiast obecna na zawodach stawka była niezwykle mocna. Z najlepszej pozycji startowej do rywalizacji przystępował Derek Lansford, który wychodził na scenę jako obrońca tytułu z 2023 roku drogą jest to jedyny kulturysta w historii, który zwyciężył zarówno w klasie 212, jak i w Open. Jak zawsze pokazał na scenie niesamowite proporcje z niespotykanym kontrastem między szerokością barków i pleców a talią. Był też niesamowity w pozach tyłem, z ogromnymi plecami oraz prążkowanymi pośladkami niestety w tym roku nie był wystarczająco docięty, a jego nogi nie miały odpowiednich rozmiarów w porównaniu do górnych partii, aby obronić tytuł. Wyprzedził go Hadi Chupan, czyli mistrz z 2022 roku. Jak zawsze pokazał na scenie granitową twardość mięśni i docięcie. Ten kulturysta na każdych zawodach jest doskonale przygotowany. Ma świetne prążki na klacie, ostry i symetryczny środek oraz utrzymaną w ryzach talię, a jego sylwetka jest najostrzejsza wśród stawki. Sędziowie musieli podjąć decyzję, czy wybiorą jego... Czy Samsona Daudę, który był wyższy, miał więcej masy mięśniowej i posiadał bardziej estetyczne kształty, wręcz przynoszące na myśl kategorię klasyczna sylwetka. Z kolei nie wniósł na scenę aż tak dobrego docięcia. Pytanie zatem brzmiało, na co postawią w tym roku sędziowie. A ci zdecydowali się promować połączenie estetyki i masy, w związku z czym nowym Mister Olympia został Samson Dauda co oznacza tym samym, że sam Sulek będzie od teraz jeszcze uważniej słuchał jego porad i być może weźmie sobie do serca unikanie ego liftingu. Samson zgarnął za wygraną 600 tysięcy dolarów i przeszedł do historii jako 19. zdobywca tytułu Mr Olympia. Z jego zwycięstwem wiąże się także bardzo ciekawy i polski wątek Mianowicie żoną Daudy, a jednocześnie jego trenerem jest Polka, Marlena Gustowska, która w związku z tym, że jej podopieczny jest najlepszym kulturystą na świecie, być może powinna być nazwana najlepszym trenerem kulturystyki. Jak powiedział sam Dauda, Marlena trenuje mnie od samego początku mojej przygody z kulturystyką. To ona wprowadziła mnie w ten świat i od tamtej chwili nieustannie mnie motywuje. Doskonale zna moją dietę, cykle i wszystkie substancje, które stosowałem od pierwszych dni. Czuwała nad każdym szczegółem, dbając o to, bym z roku na rok szybko przybierał na wadze, jednocześnie utrzymując formę i proporcje. To zasługa nie genetyki, lecz kompetencji doskonałego trenera. Nie sposób jednak nie wspomnieć o jednym z największych rozczarowań tych zawodów, czyli fatalnym oświetleniu. swoją drogą jest to skandaliczne, że po tylu latach istnienia Mister Olympia nadal organizatorzy nie mogą dopracować jednego z najważniejszych elementów rywalizacji w kulturystyce, czyli światła. Doszło do tego, że momentami wręcz nie było widać elementów sylwetki niektórych zawodników. Natomiast do pozytywnych zaskoczeń można zaliczyć dyspozycję Martina Fitzwatera, który pojawił się na scenie doskonale przygotowany i zajął wysoką czwartą lokatę. Miał niesamowicie głęboką separację na czworogłowych łód i chyba najlepszą na scenie klatkę piersiową, co było doskonale widać w pozie Most Muscular. Pierwszą piątkę zamknął Andrew Jekt, szósty był Hunter Labrada, siódmy William Bonak, ósmy Rafael Brandao, dziewiąty Brandon Kerry i dziesiąty Akim Williams. Na tegorocznej Olimpii nie zabrakło mocnego polskiego akcentu. Trzecie miejsce w rywalizacji na wózkach zajął Karol Milewski. W zeszłym roku Polak zwyciężył rywalizację, jednak tym razem musiał uznać wyższość Harolda Keleja i Kevina Secundino. Na kartach sędziowskich widnieją jeszcze dwa polskie nazwiska: Adrian Cyronek, który zajął ostatnie szesnaste miejsce w Classic Wizik oraz Adriana Kaczmarek, która także zajęła ostatnie szesnaste miejsce w kobiecym bikini. Samo pojawienie się na dyskach Olimpii to wielkie osiągnięcie, dlatego należy docenić i pogratulować wszystkim Polakom i Polkom, którzy w tym roku reprezentowali nas na Olimpii. Natomiast patrząc przez pryzmat zeszłorocznych wyników, możemy czuć pewien niedosyt. Jak już wspomniałem rok temu mieliśmy pierwszego polskiego triumfatora na olimpii, Karola Milewskiego. Zabrakło także zeszłorocznych reprezentantów naszego kraju, czyli Damiana Kufela i Piotra Boreckiego. Doskonałych sylwetek nie brakowało też w innych kategoriach. Klasę 212 po raz drugi z rzędu zdominował obdarzony niesamowitymi proporcjami Kion Pearson, który tak jak rok temu pokonał świetnie dociętego, ale filigranowego Shona Clarida. W men's physique triumfował Ryan Terry, w kobiecej kulturystyce Andrea Shaw, w women's physique Sarah Villegas, fitness Missy Trascott, Figure Sydney Gillan w bikini Loreli Chapado i w wellness Isabel Nunes. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o sylwetkach, które pojawiły się w tym roku na scenie. To był stalowy szok, a teraz do następnego.